Cześć, z tej strony Marcin. Ostatnie zadanie od Karoliny, która na fejsie napisała, żeby rozwiązać jej cztery zadania. 33 zadanie jest ze stereometrii. Podstawą geniastosłupa prostego jest rąb o przekątnej długości 12 i 16, czyli ta zielona krecha ma 16, to znaczy, że oczywiście przekątne w rąbie dzielą się na połowy. To znaczy, że tu jest 8, tu jest 8. Tu jest 6, tu jest 6, bo ta druga ma mieć 12. Tak? Przekątne ścian bocznych wychodzących z wierzchołka kąta rozwartego, podstawy są prostopadłe. Przekątne ścian bocznych wychodzące z wierzchołka kąta rozwartego, podstawy są prostopadłe. Czyli to jest prostopadłe do tego, to znaczy, że między nimi jest kąt prosty. A przekątne są równej długości. To znaczy, że tu jest kąt 45 stopni i tu jest kąt 45 stopni. Wynika z tego, że w tym siwym trójkącie, który Wam tu narysowałem, a to jest ten trójkąt, tu jest 16, a tu jest, i teraz uwaga, albo liczycie to z pitka, biorąc, że tu jest x i tu jest x, albo pamiętacie, że to jest trójkąt 45, 45 i 90 i to 16 to jest nic innego. Może tu napiszemy, że to 16 to jest nic innego jak a pierwiastków z dwóch, albo no jak tu jeszcze dorysujemy sobie pomarańczową, to mamy kwadrat, a to jest przekątna kwadratu, czyli a pierwiastków z dwóch. No to co? Podzielmy przez ten pierwiastek z dwóch. 16 przez pierwiastek z dwóch równa się a. Usuniemy sobie niewymierność z mianownika, mnożąc licznik i mianownik przez pierwiastek z mianownika. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to jest 2. Skróci się z 16, czyli a wyjdzie 8 pierwiastków z 2. 8 pierwiastków z 2. To będzie ważne. Chyba. A objętość. No to się przyda. Dobra. Jest. Jest. Co dalej? Jesteśmy teraz w tym trójkąciku. Pyk, 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 pyk. To jest oczywiście trójkąt prostokątny, ponieważ przekątne w rąbie przecinają się pod kątem prostym. Z Pitagorasa możemy wyliczyć tego x-a. 6 do kwadratu plus 8 do kwadratu równa się przeciwprostokątna do kwadratu, czyli x kwadrat. 6 do kwadratu to jest 36, 8 do kwadratu to jest 64, to znaczy, że x kwadrat równa się stówka i po spierwiastkowaniu x równa się dyszka. Ponieważ to jest rąb, to oczywiście każdy bok w podstawie ma długość 10. I teraz sobie bierzemy taki trójkąt. Niebieski. Czerwona wysokość. I ten nasz pomarańczowy tutaj, tak? No, ja mam taki ciemny, brudny, żółty, ale trudno. To jest 8 pierwiastków z dwóch. To jest dyszka, a to jest nasza wysokość. I liczymy. H kwadrat dodać. Znowu Pitagoras oczywiście. 10 kwadrat równa się 8 pierwiastków z 2 do kwadratu. Liczymy sobie nasze chy. Albo dobra, H kwadrat równa się stówkę, znaczy tak. 8 do kwadratu to jest 64, 2 do pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, 64 razy 2 to jest 128 i odejmuję stówkę. Skąd ta stówka? 10 do kwadratu to jest 100 i przenoszę od razu na drugą. To znaczy, że moje h kwadrat równa się 28, po spierwiastkowaniu h równa się pierwiastek z 28, czyli 2 pierwiastki z 7, bo dwójka to jest pierwiastek z 4, a pierwiastek 4 razy pierwiastek 7 to jest pierwiastek z 28. Liczymy objętość, czyli oczywiście pole podstawy razy wysokość. Pole podstawy albo jest a razy h, ale ja nie mam wysokości w podstawie, ale jeszcze jest drugi wzór. Jedna druga razy jedna przekątna razy druga przekątna i razy nasza wysokość. Uff, równa się. Dwójka z dwójką. 16 razy 2 to jest
192 pierwiastki z 7. Mam nadzieję, że jeszcze nie machłem, bo tyle co to robiłem. Ale tak, tu jest ok, to jest ok. To jest 128 na pewno. Czyli to jest wysokość jest 27. No, powinno być ok. Jak macie pytania, śmiało piszcie o tym w komentarzach. Łapeczki w górę. Karolina, fajne zadania, podobają mi się. Pewnie się ostro przygotowujesz do poziomu podstawowego raczej z tego co widzę. Albo to jest rozgrzewka do rozszerzenia. No i tyle. Na razie, czekam na zadania od Was. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.